Cześć, z tej strony Daria, witam Was podobnie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy coś na słodko i będą to placuszki na bazie sera ricotta. Ricotta jest bardzo fajnym składnikiem do różnych potraw, ze względu na to, że pasuje idealnie do potraw wytrawnych, jak i do potraw słodkich, ze względu na taki neutralny smak. My będziemy przygotowywać placuszki z dodatkiem szpinaku. Bardzo fajna sprawa dla dzieci, które nie lubią warzyw. Gdzieś tam jesteśmy w stanie przemycić troszeczkę tych warzyw, więc zobaczcie, jakie mamy składniki. Podstawa, tak jak już wspomniałam, to ser ricotta. Będziemy dodawać całe opakowanie 250 g. Tutaj mam 100 g mąki pełnoziarnistej typ 2000, 25 g erytrytolu, oczywiście możecie dodać do smaku, może też być to miód. Ja dodaję erytrytol ze względu na to, że ma zerową wartość kaloryczną i ma zerowy indeks glikemiczny, więc bardzo fajna sprawa i bardzo fajny zamiennik dla cukru. Tutaj mam łyżeczkę proszku do pieczenia, 10 ml oleju rzepakowego, 2 jajka osobno mam oddzielone żółtka i 2 białka. 100 ml mleka, można dać mleko krowie, można dać również napój roślinny. No i tak jak wspomniałam, szpinak, mniej więcej garść szpinaku, tutaj mam 30 g. Tutaj mam dodatki do naszych placuszków, oczywiście mogą być to dowolne składniki, ja mam tutaj akurat borówki, truskawki, Wy możecie dać inne owoce. Tutaj mam masło orzechowe, pokażę Wam też bardzo fajny patent na taki sos orzechowy, bo takie zwykłe masło orzechowe jest dosyć gęste i ciężko rozprowadzić je po placuszkach. Oczywiście można posypać wiórkami kokosowymi, orzechami, czy jakąś fajną formą kremu czekoladowego, na przykład z awokadą. Dobra, zabieramy się do roboty. Teraz ubiję białko jaja, dodam sobie szczyptę soli. Piana już gotowa, myślę, że każdy zna test. Jeżeli obrócimy naczynie do góry nogami, piana nie wypada, to znaczy, że jest idealnie ubita. Teraz zabieramy się do mieszania pozostałych składników. Ricotta, całe opakowanie, czyli tutaj mamy 250 g. Przekładamy całą zawartość. Dodajemy 2 żółtka, 10 ml oleju rzepakowego, proszek do pieczenia łyżeczka, erytrytol, 100 ml mleka, 30 g szpinaku. Zmieniam końcówkę bledera i wszystko blendujemy na gładko. Dodajemy ubite białka jaj i delikatnie mieszamy tylko do połączenia składników, żeby piana nam nie opadła. Zobaczcie, nasza masa jest gotowa. Konsystencja taka lekko ciągnąca się. Teraz będę rozgrzewać patelnię i czas na smażenie placuszków. Więc bardzo proste w przygotowaniu. Smażymy i będziemy zaraz zajadać. Jeśli macie dobrą patelnię teflonową, nie trzeba dodawać w ogóle tłuszczu lub można delikatnie nasączyć ręcznik papierowy i dosłownie przesmarować patelnię. Możecie zrobić placuszki różnej wielkości. Ja daję mniej więcej 1 łyżkę na jednego placuszka i delikatnie rozsmarowuję w kształt koła. Placuszki zostawiamy na około 2 minutki, później będziemy je obracać na drugą stronę. Do masła orzechowego dodaję po prostu wodę. Tutaj mam przygotowaną delikatnie ciepłą wodę. Dodaję i tak naprawdę do uzyskania odpowiedniej konsystencji, taka jak mi pasuje. Mieszam tak, żeby składniki się fajnie połączyły, żeby ta masa była jednolita. Zobaczcie, już nasz Sosik orzechowy robi się takiej fajnej konsystencji. Ja doleję jeszcze ociupinkę wody. I powstał nam super sosik, którym jesteśmy w stanie spokojnie podać nasze placuszki. Takim gęstym, masłem orzechowym jest ciężko, jedynie co to możemy posmarować. Więc bardzo fajny patent. Idziemy sprawdzić, jak są nasze placuszki. Placuszki już obrócone, bardzo fajnie wyrastają. Obróciłam je za pomocą takiej szpatułki. Teraz smażą się z drugiej strony, czekam kilka minut, ściągam i będę smażyć kolejną partię. Placuszki przyłożyłam sobie już na talerz. No, są różnej wielkości, nie są idealne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby były smaczne. W środku są bardzo fajne, wilgotne, ze względu na to, że dodaliśmy do tego ricotty. No i teraz dodam sobie moje owocki. Kilka borówek. No i polewamy naszym sosem orzechowym. W międzyczasie pokroiłam sobie jeszcze kostkę gorzkiej czekolady. Posypuję nasze placuchy. I tak finalnie prezentują się nasze zielone placuszki. Z podanej porcji wyszło nam 15 sztuk. Jest to bardzo fajna alternatywa dla wytrawnych śniadań. Pełnowartościowy posiłek ze szpinakiem, z ricottą, z świeżymi owocami, z sosem orzechowym. Naprawdę jest przepysznie. Ricotta daje bardzo fajną konsystencję placuszku. Placuszki nie są suche, tylko super wilgotne, także serdecznie polecam. Smacznego!